Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostalne. Witam w kolejnym dniu rekolekcji internetowych. Któż z nas, kochani, nie zna słów rozpoczynających dekalog? Jam jest Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. To przykazanie wzywa nas do tego, byśmy Pana Boga kochali, byśmy wierzyli w Niego, pokładali w Nim nadzieję i ufność, miłowali Go nade wszystko. Jednak jest często inaczej. Człowiek nie pokłada wszystkich sił ufności w Bogu. Dlaczego tak się dzieje? Nasi starsi bracia w wierze mocno kochali Boga, Boga jedynego. Słuchaj Izraelu, mówi Słowo Boże. Pan jest Twoim Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swojego z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił. To przykazanie miłości Boga jedynego. Bóg nie chciał mieć innych Bogów obok siebie. A my dzisiaj, czy mamy innych bogów, tak zwanych bożków? Posłuchajmy pewnych historiek. Marek ma 16 lat, jest kibicem piłki nożnej. Ale interesuje się nie tylko piłką nożną. Sport to całe jego życie. Można powiedzieć, że sport to jego bożek, przesadne zainteresowanie. Gdy tylko wraca ze szkoły, włącza telewizję, ogląda kanal, plus sport, polsat sport oraz tvn sport. I cóż, i bez piłki życia nie widzi. Chodzi na mecze śpiewa jak przystało na kibica la 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 piłka to cała jego pasja poza piłką nie widzi życia piłka to jego bożek. to ubóstwianie czegoś co nie jest panem bogiem mamy drugą osobę druga osoba to Zosia Zosia chodzi na dyskoteki. Symbolizuje magnetofon naszą dyskotekę. Przed wyjściem na dyskotekę, Zosia staje przed lustrem. Czeszę się, przygląda. Pyta się zwierciadełka: Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadełko odpowiada: Zaraz pęknę. Ze śmiechu. I cóż, Zosia idzie na dyskotekę, bo dyskoteka to jej pasja. Na dyskotece staje, wszyscy ją obserwują. Jest w centrum uwagi, jest piękną dziewczyną. Tańczy w tych rytmach hawajskich czy to kaszanka. Czy kotlet, czy grzanka? Dyskoteki, lustra, błyski, światła to całe jej życie. To jest jej Bożek. To jest rzecz, którą ubóstwia bardziej niż Pana Boga. Kochani, pod te Bożki moglibyśmy jeszcze podpiąć laptopa, prawda? Inne rzeczy, które przysłaniają nam Pana Boga. Pod te rzeczy można również podpiąć. Kieliszek, narkotyki, to wszystko, co Bogami przysłania. To krzesło naszych bożków, czyli rzeczywistości, które są stworzeniem. Bóg jest Stworzycielem, jemu jest należna chwała i cześć, a my często oddajemy cześć stworzeniom. I to są różne rzeczywistości to mogą być przyjemności. To są pieniądze, to może być nasza praca, czy też przesadne zainteresowania. Kochani, spójrzcie, zastanówmy się, ile czasu poświęcam na modlitwę. Minutę, dwie, pięć, może ktoś dziesięć i mówimy, no bo człowiek ciągle w biegu, nie ma czasu, ile czasu. Warto się zapytać, spędzam przed telewizorem. Statystycznie mówi się, że Polak przed telewizorem spędza 3-4 godziny. Ile przed komputerem? I jak to się ma do mojej relacji z Panem Bogiem, prawda? Którego mam kochać ponad wszystko, bo do tego jestem zaproszony. To są nasze Bożki. Drugi świat to jest moje ego. Kochani, ego to jestem ja z głową wysoko podniesioną i ciągle to, to swoje ja podkreślam. Ja uważam, ja myślę, ja mam takie przekonanie i to ego, że tak się wyrażę, jest no takie y, wystrzelone w kosmos. To jest taki nadęty balon. To nasze ego nie pozwala nam koncentrować się na Bogu. Ciągle myślimy o sobie, o swoich sprawach. To ego prowadzi do tego, że człowiek, tylko patrząc i oceniając przez pryzmat swojego widzi się, nabywa relatywizmu moralnego. W końcu. Może pójść w takie prądy jak postmodernizm, a czasami z ludzkiego też ego. Człowiek wchodzi w agnostycyzm, czyli w takie mówienie, że no Boga to raczej nie ma, a jeśli nawet jest, to trudno cokolwiek o nim powiedzieć. Nie można przecież udowodnić jego istnienia ani zanegować. W końcu można wejść w ateizm. Chodzi o to, kochani, żeby przejść z bożków, które mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, jak mówi psalmista i ci, którzy je czynią, są do tych bożków podobni. I chodzi też o to, żeby wyjść ze świata swojego egoizmu i starać się kochać Pana Boga ze wszystkich sił swoich. I z całej swojej duszy. To tron dla Pana Boga. Czy w tym wielkim poście postaram się poświęcić mu więcej czasu, czy postaram się więcej ofiarować mu modlitw, moich westchnień? Różne rzeczy od tego Boga dzisiaj nas oddalają. Włączmy telewizor po godzinie 22.00. Ile tam kanałów traktujących o magii, o rzeczach tajemnych. Dzwonimy, pytamy się, jaka będzie nasza przyszłość. Dlaczego nie ufam temu, który jest opatrznością mojego życia, temu, który chce mi błogosławić, ten, który pragnie, żebym był szczęśliwy i żebym bardziej go kochał? Starajmy się to nasze życie zmienić na lepsze, byśmy nie służyli bożkom i swoim tylko zamiarom, popędom, przyjemnościom, ale służyli Bogu, Bogu prawdziwemu i jedynemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na imię mam Krystyna. Wychowanie religijne wyniosłam z domu. Duży wpływ na mnie miał mój tato, który był człowiekiem głębokiej wiary. Modlitwa była na porządku dziennym. Dawał nam wszystkim dzieciom przykład modlitwy. A w miesiącu, na przykład w październiku, modliliśmy się wspólnie. To już była nasza tradycja rodzinna. Ale ja byłam wtedy daleko od Pana Boga niechętnie klękałam do różańca, wymawiałam się, że nie mam czasu, że muszę się uczyć. Wiara moja dojrzewała stopniowo. Pan Bóg działa i posługuje się ludźmi na różne sposoby. Stawiał na mojej drodze osoby, które namawiały mnie na rekolekcje ewangelizacyjne. Zetknęłam się wtedy z odnową w Duchu Świętym i tam jakoś Poczułam, że, coś, że życie moje się zmieniło. Pan Bóg zsyła na nas różne cierpienia i krzyże. I kiedy zachorowałam, miałam dużo czasu na myślenie. Zaczęłam wtedy się modlić, i przez modlitwę zbliżyłam się do Pana Boga bardziej. Dla mnie wiara. Jest to zaufanie Panu Bogu w obietnicy zbawienia w Jezusie Chrystusie. Pan Bóg chce, aby narodził się w nas Jezus Chrystus, abyśmy miłowali bliźnich, a nawet swoich nieprzyjaciół. Ja do tego dążę. Jest to bardzo trudne. Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopozytne.